Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z The Foresta. To w ogóle sobie ominiemy. Zaraz zaczniemy grę. Moment, najpierw to chyba sobie nieco powinienem sprawdzić ustawienia. Bo coś mam tutaj wrażenie, że nieco laczy. Moment. Jeszcze sprawdzam, co takiego tu powinienem. Tu właśnie się grę nieco wyciszyć, ale tnie i tak trochę. Mam wrażenie, że z alfy na alfę mam coraz większe spadki FPS-ów, ale to mniejsza z tym. W ogóle, kurde, jestem tak powalenie zaskoczony, że nasi rodacy pokonali, kurde, mistrzów świata. To jest, kurde, impossible, no. Kurde, po prostu zobaczyłem 2-0. No po prostu, ja jestem tak zaskoczony, że aż zadowolony jeszcze. Chociaż będę szczery do bólu. Chciałem, żeby Niemcy wygrali. No bo w sumie oni wygrali Mistrzostwa Świata, ale tak z drugiej strony myślę, że nie zasłużyli sobie na to. Chociażby z kilku powodów. Po pierwsze, no kurczę, przyfuksiło im się. Goetze se strzelił z niezłego kopniaka. Drugi powód to jest taki, że no po prostu Argentyna miała naprawdę porządne okazje na doprowadzenie przewagi meczowej w ich reprezentacji. No a trzecie, no po prostu no spalony był jeden, a drugi to po prostu źle przelobowany strzał. Tam miał bodajże Higuain strzelić, ale był spalony, a dwa to miał być Rodrigo Palacio, ale no źle przelobował. 3 metry, kurde, za wysoko i nieco w bok, no więc wniosek jest taki, że po prostu no Niemcy wygrali to po prostu złotem szczęścia, a tu się dzisiaj okazuje, że niemożliwe jest możliwe. Polska, kurde, w cholerę. No jak dla nas to jest w cholerę rozgramiająca ilość bramek. Zważając na to, że to jeszcze, kurde, nie Lewandowski strzelił, ale ten drugi gol, kurde, asysta Lewandowskiego, kurde, jak on wiedział, jak, kurde, wywrócić Hummelsa. To jest najlepszy, no bo przecież w sumie grali ze sobą w Borussii. Teraz jest obecnie w Bayernie, ale znał jego taktykę. Wiedział, jak go po prostu... Wiedział, jak go wyrąbać tak, żeby po prostu nie okazało się, że zaraz będzie gwizdek, kurde, karteczka dla lewego. Albo Bóg wie, co jeszcze nawet. No i ogólnie to osiągnęli sukces. I to chyba od, nie wiem, może 20, może nawet i 40 lat. Więc no dzisiaj to chyba każdy Polak wypije wódkę, prawie każdy. I powie, że świętujemy chyba największe zwycięstwo w historii. Dobra. Tak, może wróćmy już do innego tematu. Byśmy się trochę, znaczy chciałem rozpocząć ten odcinek. Mamy wersję 008 alfa i zaraz zobaczymy, jakie będą nowości. Czekajcie, a jest chwytanie za chwytanie królika. Ty, zlikwidowali to. Przecież to było w poprzedniej wersji. Aha, chyba im się to nie spodobało. Tylko stwierdzi, a może to wyrzucimy, bo to takie, kurde, bezużyteczne, głupie i bezsensowne. Ty. A dałoby radę wskoczyć do wody? Albo nie, i pójdziemy inną drogą.
Ale ciekawie, ciekawie się tu robi. Tam wziąłem trochę jakieś zapasy. Tu w cholerę patyków porozrzucanych. Ile slotów mają dalej na patyki? O, 10 teraz. A wcześniej bodajże było 9. No to fajnie. Tylko teraz tak, mamy tamtą łódź. Chętnie bym zobaczył, co w niej jest. Jak coś znajdziemy interesującego, to z chęcią to weźmiemy. Ale póki co jest cichutko, bezszelestnie. Nawet problemów większych nie ma. Oho. Co się dzieje? Nie ma tu żadnych rekinów? Ty, jakie odgłosy, kurde. Bez jaj. Czekaj, w ogóle damy radę tam wskoczyć? Jak myślicie? Ty, damy radę. No ale niestety tu nic nie ma. Dobra. Czyli jednak to jest tylko dla ozdoby. Tak naprawdę. No to przydałoby się teraz znaleźć jakąś fajną miejscówę i się jakoś tutaj, może tutaj, co wy na to? Tu jeszcze się jakoś nie rozkładałem. A to mogłoby być niezłe miejsce. Takie na początek. Tylko trzeba by byłoby, wiadomo, nasiekać trochę tych palów. A mamy tu wokoło sporo drzew, więc dla nas, no, to już nie będzie problem. Tych czerwonych nie będziemy jeść, bo to jak wiadomo są trujące. Dobra, tu trzeba teraz w ogóle zrobić sobie, zrobimy sobie takie, bo sobie możemy na to nawet pozwolić. Teraz trochę skał trzeba nazbierać, żebyśmy mogli w ogóle myśleć o pełnym schronie. O, chyba kanibale już słyszę, więc na dzień dobry pewnie chcą nas już wystraszyć albo nawet i zabić. Dobra, szukam kamieni. Nie, tego chyba nie odrąbię nawet. Zaraz się dowiemy. Gdzie są te kamienie rąbane? Ale kurde, Niemcom musi być chyba teraz kurde wstyd, żeby przegrać kurde z nami. Dobrze, że Hitler nie żyje, bo kurde, on by nas powykurwiał za to. No, fatalnie by było, zdabi. Ale zaraz. Tam 40. Nie, no nie dożyłby nawet. Nie, to by było niemożliwe. Ty, jelenie. Super. Upolowaliśmy coś nowego. Tylko. Zajebiście, co teraz z tym mamy zrobić? Skoro są teraz, no może nie tyle jelenie, dobra, to są takie młode jelenie, ale co z tym zrobić? No kurde, to chyba nie będzie dla ozdoby, przecież to trzeba jakoś odsiekać. Powinno się tak dać jak z kanibalami. Ale dobra, to mamy jakiś news o Alfie 008, że patroszymy, znaczy jeszcze nie umiemy patroszyć zwierząt, ale tak żeśmy wypatroszyli, że z czarnucha się zrobił rudy, taki krwisty rudy. Dobra, to mamy tutaj już zwierzątko domowe, takie trochę martwe zwierzątko domowe, ale zawsze coś. I teraz jeszcze palę, tak, to trzeba drzewka narąbać. Dobra, siekaj pan. Tu w ogóle trzeba coś zjeść. Można siekać dalej. O kurde, ale mi się trochę zamdliło. Mam nadzieję, że dzisiaj nagram jakiś długi odcinek. No, filmik będzie w nocy. Jak wiadomo, zawsze z Outlasta wysyłałem w nocy. Ty kurde, żeby to nie wpadło zaraz. Czekaj, trzecie i czwarte, dobra. Można, można. Ty, żeby tylko to zwierzątko mi zaraz nie uciekło. Ale te oczy takie, kurde, no normalnie jak u szatana, no. Ja bym miał mnie zaraz, kurde, odkroić.
coś, nie wiem, łeb, może coś gorszego. Na razie nic nas nie atakuje i oby tak zostało. Szczerze mówiąc, nie chcę mieć nic do czynienia z kanibalami, póki co, bo na razie mamy słabe wyposażenie. Ale jeżeli będziemy się starać o lepsze i lepsze, to w końcu nam się to uda. Ale fajnie, drzewko sobie spada. Ale jakie duże, gigantyczne. Dobra. Tu wyrąbało tego pala. Teraz idziemy po resztę. Czekaj, ósmy. O kurwa. Jak chcecie się bawić? Oluj! No fajnie, kurde, lewitujące pale. Aha, matka przyszła. Sorry, ale twój synek już nie żyje. I nie dożyje. I kurde, teraz zapisać grę. To jest najważniejsze. To podstawa. To jest kurde podstawa. Chodź tu, kanibal. Wiem, że lubisz takie smaki porannego lata. I poszło. I pierwszy kanibal w Alfie. O, i są zęby. Ale to w sumie już wiem od wczorajszego dnia. Więc dla mnie to już nie jest nic nowego. Wypij sobie sodę, żebyś mi tu kurde nie zdechł, nie padł. Co można w ogóle z zębów zrobić? Takie pytanie. Co to jest? Aha. Nie no, spoko. Kurde, ale co my możemy z zębów robić? Takie pytanie. Nie, tak to nie będzie szło. Nie, nie bawmy się w ogóle w takie eksperymenty. To będzie w ogóle fatalne. Ale przecież to się powinno odkrajać. Ale dobra, to są zbugowane zwierzęta domowe jeszcze w dodatku. I tak. Tego nie będziemy jeść, bo to jest shit. Nie, tego nie jest. Tego nie jest. To jest trujące B. B. Dobra, tu jest wpis z upatyków. Dobra, to mamy już tu schron. Teraz przydałoby się nieco nieco ścian porobić, no. A, jeszcze ognisko, właśnie. Podstawą musi być każde ognisko. Bo inaczej, no, nie da rady. Dobra. Ty, ale teraz nieco lepiej to wygląda. Dobra. Okej. Okay. Ha? Siema. Jep. I do kolekcji. Dobra, już myślałem, że jak zabiję drugiego, to ten zniknie, ale okej. No to trochę będziemy mieli tutaj zabawy. Fajnie, że to w ogóle można pchać. Że tak to już ujmę zbyt brutalnie rozkojarzliwie. I teraz tak. Co tu dalej można robić? Aha, mieliśmy bodajże... Mamy już ognisko, ławkę sobie jeszcze można zrobić taką. A to co? Ty, to jakieś nowe. Czekaj, patrzę co tu mamy. Aha. Dobra, to nic. Ale to bym co zrobił. O kurde, tylko gdzie? Gdzie ja to położę? Gdzie ja to? Gdzie ja to diabelstwo położę? Powiedzcie mi. Kurde. Czekajcie, a ja to muszę w takim miejscu położyć, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. O, mamy, tu są jeszcze namioty. Sobie je sprawdzimy. Tu minąłem walizkę. A dobra, tam mamy dom, to będziemy wiedzieć jak stąd wrócić. Ale dobra, teraz pytanie brzmi... Co my w tych namiotach możemy znaleźć? W tej wersji. Na razie... Nie widzę takich większych bugów. Póki co. O, i to da się da zabić? Czekaj, zobaczymy, zobaczymy. Będziemy to gonić. No kurczę, czemu ty się zatrzymałeś? O, tam już jest obóz kanibali. No dobra, w dupie. Mieliśmy te walizki sprawdzać.
O, tu ciało kanibala. Tu się przyda w sumie. Oho. Czekajcie, gdzieś jeszcze tu były te walizki. A, tu już nie damy rady podnosić tych skał. Co my tu mamy? Okej. Sprawdzamy dalsze. Kurde, coś mi zawsze musi przy nagrywaniu Outlasta ucho swędzić. O, trzy walizki na raz? Nie, dwie. Szkoda, myślałem, że odpalę trzy. Ale nie ma tych piłek. To jest dobre. Bo te piłki to w ogóle były takie niepotrzebne. Tak naprawdę. One nic nie dają. A teraz to możemy w spokoju zbierać w cholerę prowiantu. Dobra, o, szczurki są. Teraz nałożymy sobie. O, i teraz wygląd itema się zmienił. Bardzo dobrze, bo to w sumie dziwnie wyglądało. Ty, co tak mnie pchnęło? No nie gadajcie tak. Czekajcie, co tam leży? Aha, niewidzialne namioty, nie no, spoko. Myślałem, że to ogarnęliście na takim poziomie, że będzie można. Ale w sumie to nawet nieźle wygląda. Tylko no niestety jak tak sobie staniemy, to już nie wygląda tak realistycznie. Ale z tego widoku. Dobra, tu jeszcze udziebaliśmy ptaka. Tu sporo lizardów. Jeb. Tu jeszcze jednego ubijemy. No te to przynajmniej nie uciekają, a są grzeczne. Dobrze, git. To nasz pancerz jest niezły. Co tu robi tron? Bardziej takie krzesło, takie niedorąbane. Ale okej. Okay. Więcej tych foteli, kurde. Za dużo ich tu jest. Nie no. Najpierw te jelenie, teraz fotele. The fuck? Kurde, co oni z tą grą robią? Jeszcze sprawdzimy te rzeczy. Chyba powinniśmy się nieco cofnąć do naszego schronu, bo za chwilę się noc zrobi. Jak nie w tej chwili, to będzie kiepsko. Czyli coś tu. Aha, znaleźliśmy tych pasażerów, 1 na 10. Ty, czyli może jakiś quest jest. To by było nawet interesujące. Dobre. Czyli może coś w końcu dodadzą, jakiś system questów. To było dobre. I w sumie niezłe. Bo teraz jest co robić. I można coś w końcu wykonać, takiego konkretnego, co. Aha, dotknęliśmy tego szmalu całego. Takiego czarnego gnoju. A, to jest ta piłka nasza. Fajnie, że ją znaleźliśmy. Czekaj, to kamyczek. O, będą linki. Dobra, można się już wracać. Ale fajnie, fajnie. Ogólnie nie jest źle. Na razie gra mnie nieco zaskoczyła, ale też rozczarowała, bo kurde, nie można patroszyć tych jeleni. Mam nadzieję, że to zrobią w następnej wersji. Teraz to powinniśmy się napić i zaraz się noc zrobi. A dla nas to nie jest za dobra wiadomość. Trzeba będzie się jakoś przygotować. No wiem, że jesteś głodny, zaś ci coś przysmażymy, kurde. No to powinniśmy odkroić jak nic, ale nie, kurde. Czekaj, odpal takie coś. A teraz lizardzik. I się możesz smażyć. No zaraz zjesz, kurde. Wepchniesz to do, tak do mordy, że ci kurde ślina nie odpadnie nawet. Dobra, głodny się już zrobiłem. I to w cholerę. No dawaj, 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 dawaj to żarełko, no. Dziękuję. A teraz. No nie wiem, mam jeszcze odrąbać jakieś drzewo czy coś? Mieliśmy w ogóle to zrobić. Tu jest 31 drewna i 60 patyków. Kurde, to może lepiej nie. To na razie jeszcze sobie zrobimy taką prowizoryczną ławeczkę. W tym przypadku jakieś drzewo odrąbać. Tak na szybko. Odpal latarynkę. Mu się ciemno zrobiło.
i że będziemy wolniej rąbać to drzewo, ale mamy przynajmniej jakieś oświetlenie i się pewnie już noc zrobiła. Super, genialnie. To moment, odrąbiemy tylko to drzewo i... Kurde, ale to wolno idzie. Nie, gaś mi światło. Dobra, zaraz zniszczymy. Jeszcze kwestia paru... O! Sekund. I coś drzewo nie chce odpaść. Chociaż nie, w tą stronę leci. Dobra, tu jest jedno, tu drugie. A po reszcie się wrócimy... na dzień but. Dobra, super. I teraz można zasnąć, lulu i zapisać. Ok, git. Aha, aha, tu dalej są te trupy. Tak jak mówię, no powinni zrobić z tym porządek, żeby kurde było można patroszyć takie zwierzęta. Tutaj, oj, kurde mi uciekł. O, to może zaczniemy coś już budować typowego dla nas, bo w sumie potrzebne. Tylko co możemy, no co powinniśmy raczej. Zrobimy sobie chyba takie coś i kurde będziemy mieli na to wyrąbane na nich. Tylko teraz jakoś dobrze to trzeba położyć, żeby się nam przypadkiem coś nie porąbało. Dobra, tu kładziemy. Mam nadzieję, że to nie będzie fatalny pomysł te krzaki stąd odrąbać, bo mi będą przeszkadzać. No, weź to zabij. Dziękuję. I jeszcze chyba jeden był. Moment, skina trzeba nałożyć. Jeb, pancerz musi być. I jeszcze jeden pal. Mamy co robić na razie. Na razie mamy co robić. Jeb. I teraz czy przydałoby się kolejne drzewo odrąbać. Kanibale nie atakują. W sumie w dobrym miejscu się zatrzymujemy, bo mamy dostęp do źródła wody, dzięki czemu będziemy mogli się szybciej odkazić od tej krwi kanibali. Dwa, to że nie będą nam się tutaj respić tak często te wredne ludojady. A trzy, no tu się jeszcze jakoś nie szwendałem, więc to będzie dla mnie taka nowość. I tak, bo miałem nagrać dla was jeszcze jeden odcinek, ostatni do Alfy 007, ale po prostu już nie miałem ochoty, wolałem poczekać się na nową wersję. O kurde, ale się to drzewo... Ale się to drzewo porąbało, że tak już powiem językiem drwala. Dobra, teraz tak, trzeba to skończyć. Tutaj, jeb. Czemu kurde się dzień nie zrobi porządnie, bo chciałbym mieć większą widoczność. No tak to jest słabo. Czyli to są te. Czyli można je jeść? Aha, można te grzyby jeść, miło. Miło w podniebieniu. Dobra, jebut. Mamy pierwszą ścianę. Teraz przydałoby się następną położyć. A może w tym przypadku sobie zrobimy drzwi. O, żeby się to jakoś różniło. Bo jak będziemy robić wszystko bez sensu, to no to nie ma sensu w takim razie. Dobra, zrobimy to tak. Dobra, trochę nieco przyczepimy. Jebut, dobra, będzie git. Dobra, nie jest źle. Teraz kolejne drzewo do przerąbania. O, to będzie grube cacko do zniszczenia. Ale będzie dużo drewna na pewno. Będziemy się tu jakoś rozbudowywać. Ten odcinek bardziej poświęcimy no właśnie na budowę. Może jeszcze jeden, zobaczymy. Ewentualnie potem powydłużymy. Chociaż nie, mamy dużo czasu. Bo aż 20 bodajże 7 albo nawet i 6 dni, więc no...
Mamy czas, tak naprawdę, więc no, nie powinniśmy narzekać. Dobra. Teraz po kolejne te pale trzeba podejść. Tu czwarte i piąte. Tylko teraz. I tu jeszcze jeden leży. A myśmy nie zauważyli. Nie, no to już jest chore. To też powinniście naprawić. Bo to jest w sumie nierealne, żeby kurde się utrzymywały te pale podczas pływania. No to jest już naprawdę. O, działają drzwi? Czekaj. O kurde, coś nam trochę nie wyszło. Dobra, działają. No, trochę w fatalnym położeniu żeśmy te drzwi położyli, ale jakoś będziemy dawać radę, no. Co będziemy na to sobie radzili? Tu też trzeba będzie podłożyć jakąś ścianę, albo ze dwie najlepiej, żeby się te durnie nie przebijali. Moment, najlepiej to będzie jak położymy tak. Oho. Coś mnie blokuje. Kurwa ta ławka, no. Sorki, ale no bez jaj już. Bez po prostu jaj. Dobra. I tu położymy. Okej. Zobaczę tylko jak. No i git. W sumie. Teraz jeszcze się przejdę po tego pala. I możemy dalej budować. Tylko kurde, czemu nie możemy przyspieszyć pływania, no. Nie możemy przyspieszyć. To jest kurde kolejny. No nie tyle bug, co wada. Tej gry, która się będzie w dalszym ciągu rozwijać. Ale po prostu już sama kwestia to, no, że nie możemy przyspieszyć. To jest w ogóle porąbane. Dobra, mamy tu kolejne drzewo. Mam nadzieję, że szybko odrąbię. Bo chcemy się na początek trochę rozbudować. Żebyśmy mogli w ogóle jakoś począć nasze przygody w tej wersji. Ale szkoda, żeście zdjęli tą funkcję pytania królików. Bo to w sumie wyglądało nieźle. I tu przyznać muszę. Ale to drzewo. Oluj! To drzewo było w cholerę wielkie. Znaczy wysokie. Nie tyle wielkie, co wysokie. Naprawdę. Kurde, ile jeszcze tych pali? No, 6 pali wyrąbało. Nieźle. To chyba nowy rekord w tej grze. Ja by tak został. O kuźwa! No, geniusz! No czemu? Jakie porąbane! Ej, nie! To żeśmy tak położyli ławkę w tak fatalnym miejscu? Nie no, kurde! Geniusz zła! Czekaj, gdzie ten pal w ogóle? Aż tak go odrzuciło, Jezu! Ale nie no, porąbane! Porąbane! Dobra. Jak żeśmy położyli w ogóle? No, nawet nie jest źle. Jakoś przeżyjemy. Tylko teraz tak. Nie mogę na tej ławce siedzieć, no bo ona jest absolutnie zbugowana. Ale też, kurde, jakoś sobie będę musiał poradzić. Tu chyba jeszcze ze dwie ścianki położę. Żebyśmy się mogli jakoś ulokować bezpiecznie. No to niszczymy dalej drzewo. No, co zrobić? Oho, dobra, tu kolekcjonujemy takie pierdoły, liście i te sprawy, więc nie jest źle. Jeszcze postaram się dla was nagrać tego prototypa całego, bo chcę w końcu tą serię skończyć, ja wiecie, trochę się z nią użeram, ale upadło to drzewo. Kurde. W tak fatalnym położeniu mamy te drzewa, że no trzeba będzie pływać i pływać. Dobra, kolejna defensywna ściana. Tak ją to określę. Ale teraz trzeba będzie nieco inaczej podłożyć. Tak, żeby to w ogóle jakoś pykło. Jep. Dobrze będzie? Mam nadzieję, że będzie. Dobra, teraz po kolejne pale sięgamy. Co płaczesz? Nie kwicz, proszę cię, wszystko, ale mi nie kwicz. Bo w ogóle sprawdzę, czy gdzieś są następne pale. Ale nie widać. Czyli są tylko te. No dobra.
Jeszcze jedno drzewo. O kurde, ale ścięło. A to trzeba wyrąbać w ogóle w kosmos. Dobra. No na razie idzie nam to żmudnie. Ale co zrobić? No przecież tak trwają prace, no. Im więcej się namęczysz, tym bardziej się postarasz. Trzeba się napić sody. Bo w ogóle taka bieda. Kurde, weź tu już drzewo, odrąb i git. Dobra, teraz spadnie w odpowiednie miejsce. I badulc, poszło. Okej. I mamy już tak. No już ze trzy ścianki i drzwi. No i nie jest źle. Tu jeszcze jedną się położy i już mam nadzieję, że się nie przebiją te gnidy rąbane. Teraz tak. Gdzieś są te następne pale. Tu jest jedna, a tu druga. Jeszcze jedna jest. Tu zjemy grzyby domowej natury. Dobra. Teraz zrobimy tak. Myślę, żebyśmy sobie to położyli w tak, żeby to w ogóle jakoś się udało. O, najlepiej byłoby tutaj. Tylko nie wiem, czy mi się to w ogóle uda. Tylko fajnie, że się też jeszcze bugujemy w skały, co tak nie powinno w ogóle być. O! No i w sumie teraz to już nie powinny się te kanibale przebić tak łatwo. W sumie zaraz się to okaże. Teraz jeszcze tylko wybić ostatnie drzewko. Najlepiej sobie to wybijemy. I będziemy mieli już chyba ze cztery ścianki zbudowane plus drzwi. I można ewentualnie jeszcze zrobić coś. Już głodni jesteśmy, czekaj. Najpierw to muszę coś zjeść, bo tak nie może być. Dobra, odpalić. My się teraz będziemy palić, nie? Aha. O luju. Ja pierdolę. No i patrzcie. Teraz musimy tak zapalać. Chore. I to w cholerę. Albo nie, inaczej, mam inny pomysł. Ja się tak bawić nie będę z bugami tej gry. Dlatego sobie odrąbiemy takie... O! Zrobimy sobie to. Zdecydowanie. I tu najlepiej to położymy. No, zdecydowanie! Czekajcie, to trzeba odrąbać to drzewo. Jak starczy z 5 pali, to robimy to. Kurde, nie wierzę. Może na tym przynajmniej będzie można jakoś spokojnie sobie usmażyć co małe, co nieco. Teraz sprawdzimy, jak to szybko upadnie. Jep, tu 2, 3, 4, 4. Kurde, taki pech. Taki kuźwa pech. Dobra. Teraz tak, trzecie. A gdzie czwarte? Gdzie czwarte? Dobra, jest czwarte. Kurde. Won z tymi krzakami. Królik się spalił. Czekaj, 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 czekaj. O. O. To ognisko będzie jako przynęta. Bo widzę, że królicze durnie lubią się wpieprzać. No to okej, okay, no to kurde. Jak oni tak lubią, no to... O! I super, mamy teraz fuksa, bo żeśmy znaleźli pal, który sobie gdzieś tam czekał, aż go w końcu wykorzystamy. Okej. I fajnie, teraz można zapalić. Ale będzie paliło. O kurde. Dobra, już będziemy palić. Aha. Aha, wyrzuciliśmy jedzenie, jak miło.
No po prostu w cholerę miło. Kurde, żeby jedzenie wyrzucać, idioto. No kurde, ale nie, no tego nie zniosę. Nie no, porąbane. No. Ja pierdolę. Kuźwa. No nie, nie, nie przeżyję. Kurde, weź ty te medykamenty. Dobra, już nas nie będzie palić. Ale nie no. No porąbane. A to w ogóle nie. Aha, teraz też nas pali. W cholerę. No to w sumie na co nam to? Skoro, kurde. Nie. Ta gra jeszcze ma bugi. I to spore. No, to chyba jest dla ozdoby. Czyli żeśmy zmarnowali drzewo i patyki. Tak naprawdę. Dobra, na razie zostawimy tę konstrukcję. Sprawdzimy jeszcze małe tereny. Może coś tu się znajdzie dla nas. Się musimy rozejrzeć i zapamiętać tereny na przyszłość, jakbyśmy mieli, nie wiem, na przykład gdzieś ruszyć już. Konkretne miejsce, to wiecie. I mamy jeszcze tego questa, żebyśmy znaleźli 10 tych 10 grup pasażerskich, które no, uległy zgonowi. I pewnie jakiś achievement będzie. Jak mnie mam. Ale to trzeba, wiecie, się wysilić, żebyśmy w ogóle mogli czegoś takiego dokonać. Dobra, widzimy ten nasz domek. O tyle dobrze. No w końcu jakiś kanibal. Od 35 minut ani jednego kanibala nie było. Ale w końcu. To chyba jest jakiś już ślad. Albo jakaś poszlaka. No ten kanibal jest wyjątkowo tchórzliwy. Nie chce walczyć, rozumiem. Wszystko rozumiem. Ale... lepiej będzie, jak staniesz do walki ze mną. O kurde. Ale nie ze mną, nie, nie, nie. Poszło. No nie, znowu? Seriously? Nie. No i nie naprawicie chyba w życiu takiego podupionego błędu. Weź zjedz jakieś batoniki. Nie, to ci nic nie pomoże. Medykamenty trzeba wziąć, to jest jedyny sposób na wyleczenie naszych ran. O, fajnie. Nawet stąd fajnie to wygląda. Tylko trochę spieprzyłem to, jak mówię, z ogniskiem. I z tym, kurde, z tym paleniskiem. No to już w ogóle takie do dupy, bardziej bym powiedział, niż takie przydatne. Tu sobie mamy tą rzeczkę, niech będzie. O, walizki, czyli tu pewnie jacyś pasażerowie znowu. Bierz, bierz wszystko, bo to się... Aha, że nie możemy więcej tego gówna wziąć. To mamy już sposób. Sobie porobimy trochę molotowów. Ale to głośne. Aż po uszach dudni. Dobra, zatrzymało to, wyleźniemy. Git. O, tu kanibal. Co ładnie i pięknie zdycha. A to co, kurde. Byliśmy tutaj w ogóle? Dobre pytanie. Przenikamy przez takie rzeczy, nie wiem, to już jest kurde paranoja totalna. Przez namioty też? Nie. Przez te namioty na szczęście nie, można je przeskoczyć. A wejść do nich można? Nie, nie można, czyli kurde do dupy. Dalej. O, tu trochę hajsów na końcu będzie. Nie powiem, że nie. Pierwszy królik, który nie uciekał. Czy zając?
Na razie jest tak pół ciekawie, pół nudno, ale i tak oglądacie, mam nadzieję. Tu jakiś notesik, nie wiem, na kij. Tu takie trochę wykrwawione gówno. No super, grzyby nas kurde leczą wręcz. O, tu kolejne kanibale. A zębów to możemy zbierać od cholery, praktycznie. Kurde, aż mi już skończył odcinek. O kurde, aż mnie bierze na spanie. Dobra, czyli tak, mamy ile zębów? 11. Super. Normalnie się cieszy niezmiernie. Pójdziemy sobie jeszcze w tą stronę, żebyśmy mogli sobie sprawdzić ten teren. A jak już będzie się robiła taka poważna noc, to no, trzeba będzie jak najprędzej się ulotnić do naszej kryjówki. Tak, biegnę i biegnę i kurde się zastanawiam, co ja robię. Jak i tak to mi przed niczym nie uratuje. O, pamiętam ten kawałek plaży z tą kotwicą. A tu widzę kanibala. Czekaj, no. O, no tu. Jeszcze powalczymy przed zakończeniem odcinka. Chyba, że nie chcesz, to twoja strata. Sprawdzimy sobie jeszcze to miejsce. A dlaczego by nie? O, wędka. Taka średniowieczna wędka. O, przyszło. O, chodź tu, chodź, chodź. O, jaka agresja, kurde. Nie wiesz jeszcze, z czym masz do czynienia. Głupia suko. I pokrojone. Dobra. Kurde, no nie mogę już. A po tej kotwicy można w ogóle jakoś się wspinać? Nie. Dobra. Ja bym już tu zakończył powoli odcinek. Zaraz się taka noc zrobi, że kurde nas zabiją. A tego byśmy nie chcieli. O, jaskinia. Ale nie, to nie w tym odcinku. Dopiero w następnym odcinku sobie powędrujemy do tej jaskini. Znamy akurat już drogę. To jest drzewo spawnu. Najprawdopodobniej drzewo spawnu tych debili. I teraz tak, jak już tylko będziemy na miejscu, to skończymy odcinek. O, jeszcze jeden kanibal. A to sobie go opieprzymy. O, chodź, chodź. Do mnie, kobieto. Jezu, na 3 hity już ptaka powalona. O, ty. Ty, padła. Dobrze. No ale... Może... O, dobrze, tak... No nie, ale... Już myślałem, że mnie wybije na 3 tryliony metrów. Ale macie szczęście, bo bym tego nie przeżył. Czy da się to zjeść? Aha, to leczy. Chyba. Jakieś nasiona żeśmy pozbierali. Coś nowego w sumie. A nie, to są kwiaty. Jakieś konkretne. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij szybko, kurde. Na sprincie, kurde, żebyś tylko dożył. O, tylko komuś się też dziewać chce. Rozumiem. Mamy te same uczucia. O, jak pizgnęło. Jak pizgnęło. Dobra, teraz tylko dopłynąć do naszej kryjóweczki i zakończyć odcinek. No w sumie już możemy się teraz żegnać. Dlatego dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał kolejny odcinek z Deforesta z Alfy 008. I oczywiście będziemy ją kontynuować. Będzie trwała dłużej niż zwykle. To będzie z 5, może 6 odcinków z tej wersji. Zobaczymy. Oczywiście to zależy, jak my się do tego przystosujemy. I jeżeli wam się spodobał odcinek, to jak już powiedziałem, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka. Dobra, teraz jeszcze się musimy ogrzać.
Nie wiem, czy takie ogrzewanie nam tu pomoże. Na kij ty bierzesz takiego kamienia. Zasy tu jeszcze jedno ognicho rozpalę. O, proszę, tutaj się wkurzyłem. A czemu nie, bo mogę. O, idzie, idzie, dobrze. I git. Tu jeszcze mamy chyba, nie, nawet już patyków nie mam. Dobra, to się już tu żegnamy. Trzymajcie się, na razie. Yo.